Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Fable The Lost Chapters, fable zapomniane odpowieści. Okej, okay. A więc tak, słuchajcie, mi w monitor świeci kuźwa jego mać. Jak jest dzień, to źle. Jak jest noc, to źle. Jak pada, to źle. Jak jest pochmurno, to źle. Cały czas jest źle nagrywać, bo jak jest słońce, to świeci w monitor. Jak jest noc, to zawsze mam coś do roboty w nocy i nie mam za bardzo jak nagrać. Jak pada deszcz, to jest hałas od deszczu, więc też słabo się nagrywa, bo jest hałas. Jak jest pochmurno, to się nie chce nagrywać, więc się nie nagrywa. No, zawsze źle. Dobra, może przejdźmy do samej gry, a nie mojego zrzędzenia pierdzielenia bez sensu. Jak widzicie, tutaj nasz bohater lekko go tam przyćmiło, mył oczy, wiecie, mam teraz kaptur. Skąd zdobyłem ten kaptur? On jest standardowo, można sobie wybrać w strojach, także ja tutaj nie łaziłem, nigdzie nie zdobywałem. Jakby ktoś chciał sobie zebrać, to naciśnijcie escape, ekwipunek, strój i tutaj macie tors, macie różne zestawy. Brak koszuli, można sobie na przykład wziąć strój praktykanta, strój starszego praktykanta. Widzicie, tutaj można takie rzeczy tutaj odwalać, czyli zmieniać sobie stroje. My później oczywiście sobie zmienimy sobie drastycznie ten strój. Ja jakoś go zmodyfikuję, żeby fajnie wyglądał i coś tam ogarniemy. Na początku zrobimy sobie ten test. W ostatnim odcinku uczyliśmy się tłuc na miecze, strzelać z łuku. Ocenił nas mistrz, ten czarny przydupas ocenił nas w walce wręcz, tak? I dał nam tą katanę świetną. Dobra, więc teraz robimy test, który ma za zadanie nas sprawdzić, jeśli chodzi o umiejętności strzeleckie z łuku. Dobra. Tak, podchodzisz do strzelania z łuku. Aha, mam minutę, tak? Wybitnie. Dobra. Naciągnę sobie już łuk. Czekajcie, może... No nie! Fuck! Bo już ten, już... A hel. Psz, no nie trafiam. O fuck. Nie zaliczę tego testu. Dobra, najwyżej poza kamerą zaliczę. Fuck, udało się? I never seen any better than that. You got an A+. The guild master said if anyone shot brilliant, I could award them this. Okej, strzelałem do dupy według mnie, ale skoro uważasz, że było dobrze, no to spoko. Bo jeden cel zasłaniał mi drugi, ale jakoś się udało. Dobra, co mamy dalej? Dalej tutaj mam jeszcze jakiegoś questa. Co to będzie za quest? Po pierwsze, mam jedno pytanie do gry. Nie do was, ale do gry. Chociaż do was też, jeżeli znacie odpowiedź, to możecie mi powiedzieć. Jakim cudem ten kołczan się trzyma? Nie wiem, on jest przyczepiony do miecza w jakiś sposób, czy jak? To raz, a dwa, jak się ten miecz trzyma? Co, jest przyszyty do tego ubrania? One w powietrzu wiszą. I następne pytanie, to już ostatnie, które mam. Skąd on wyciąga ten łuk? Ten łuk. I chyba jedynym przyzwoitym pytaniem będzie po prostu z dupy, bo nie widać, skąd on to wyciąga. No dobra, co ty tu masz, stary? Siema. Tab. Szkodniki, te? Możesz mi pomóc? Spoko. Dobra, spoko. Musimy wróble porozwalać, tak? Czyli będę musiał chodzić z łukiem, rozwalać wróble. No i właśnie o tym mówiłem, że jak jest słońce, to jest lipnie. Ale celuj! No. Zabiłeś wróbla. You don't say. Dobra, następny wróbel. Kurna, muszę te wróble pozabijać tylko. Pytanie, gdzie one są? Już widzę następnego, ciula. Jeps. Co prawda to mi da złej aury trochę. Ale co tam? Jeps. Jak to strzała prosto leci, masakra. No. Pciąg. Jak ta strzała prosto leci, to jest po prostu tragedia. Dobra, czy jest już tu jeszcze jakiś wróbel, którego mam zatłuc? To mi dodało złej karmy trochę, no cóż. Ale co prawda mam... Znaczy, mam dzięki temu trochę doświadczenia. Pewnie teraz było mnie gorzej słychać, ale słońce i monitor piździ. Mimo tego, że mam rolety zasłonięte. Więc, no, shit, fuck, hell. Dobra, zabiłem już wszystkie?
A, wszystkie, dobrze, 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 mam hajsy. Dobrze jest, jak tam z moją reputacją? Status bohatera. Osobowość. Charakter. Ani w plus, ani w minus, tu dobrze jest, jestem neutralny nadal. Zabiłem tylko wróble, no w sumie to nie było nic takiego szczególnego, tak? Zaraz, zaraz, tu jeszcze mam coś? Aha, czyli jeżeli znajdę więcej, to mam się do niego zgłosić, spoko. To teraz można by było chyba pójść z powrotem tam do... Aha, czyli mam teraz trening woli, tak? No dobrze. Postaram się go jak najszybciej zaliczyć, żeby jakoś iść dalej, zacząć może w ogóle fabułę, czy normalną rozgrywkę z Fable. Nie Fable, Fable, jestem Polakiem, mówię po polsku. Fable. Bo te treningi już są nudne, więc wiecie o co chodzi. Tab. It's time to learn about will powers. We'll begin by striking these strong dummies with lightning. Aha. Let's see what you've got. Naciśnij i przytrzymaj lewy shift, aby wyświetlić moce woli. Dostępne moce pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu. Korzystając z lewej i prawej można uzyskać dostęp do dwóch mocy. Aby użyć mocy błyskawicy, naciśnij i przytrzymaj lewy i naciśnij lewy. Ten. SMS mi przyszedł, fucking hell. Dobra, lewy. Poraziłem go. That's it. See how many you can hit in half a minute. Only attack dummies that are facing the center of the island. You won't get any points for hitting one on the back. You will only waste valuable mana. Using your willpowers depletes your mana, and once used, it takes time to replenish. Okej, okay. Aby zmieniać cele, a następnie ustaw kamerę tak, aby widzieć nowy cel, dobra? Tak, tutaj, no bier ją! Excellent use of magic. Well done. Właśnie gówniane użycie magii, bo cały czas z niej nie trafiałem. Very good, lad. You have learnt the three hero disciplines. We can now move on to your final test if you're ready. Or you can spend some more time exploring the guild. I believe Whisper is about to go into the guild woods if you wish to join her. Baw się. Okej. Mamy teraz za zadanie się pobawić. Ciekawa zabawa. Ciekawa zabawa, no to jest tutaj kluczowe. Może jeszcze mamy tutaj jakieś questy. Cholera jasna, jest ciemno jak w dupie. Nie ma... Kurde. Nie dość, że mi słońce w monitor świeci, to jeszcze jest ciemno. Czyli gówno widzę. Ten koleś, co tam leci, ma za zadanie sprawdzić mnie, jeśli chodzi o magię. Może tak, ja bym trochę tutaj polatał, jeszcze może znalazł trochę tych wróbli i je zastrzelił, bo kasa się jak zawsze przyda. Więc ja zaraz wracam, jak jeszcze trochę znajdę wróbli, jeżeli znajdę. Także momencik. Okej, okay, już chyba nic tutaj ciekawego nie znajdę, tak mi się wydaje. Już te chyba ptaki powystrzelałem wszystkie, bo łażę po całej gildii i nie mogę znaleźć żadnego ptasiora obsrańca jednego, więc... No cóż, zaliczmy sobie teraz ten tutaj sprawdzian. Czy mi się uda go zrobić, to już zobaczymy. Chcesz poćwiczyć zdolność woli? Tak jest. Okej. Specjalna nagroda dla tych, co uzyskali szóstkę. Spoko. No, no, zaznacz ten cel. O Jezu kochany, jaki to jest czereśniak, no ja nie mogę. No, spacja. O! Astonishing! Bloody hell! A plus. The guildmaster said to award these items to anyone who excelled at the will test. Yes, udało się. Eliksir woli. Fiolka zmartwychwstania. Fiolka zmartwychwstania to jest taki fajny przedmiot, dzięki któremu możemy, jakby, jakże, jeżeli zginiemy, to ta fiolka przywróci nas do życia w ten sposób. Więc, no, według mnie bardzo przydatna rzecz. Cześć. A right little hero you are. Hey. What? What? Okej, okay, czyli mój urok na nią nie działa. O cóż. No bywa i w ten sposób, prawda? Czyli tak, jakie mi jeszcze questy zostały? Te ptasiory, ten... Dobra, to idę do Szept, bo jeszcze mogę z nią pogadać. W ogóle tłumaczenie imion na język polski jest słabe. W sensie, no Szept to się jeszcze da przeżyć, tak? Ale... No według mnie powinno zostać tak, jak oryginalnie jest w tej grze, czyli Whisper. Bo ona się nazywa Whisper, a nie Szept.
Szep to jest wersja polska jej imienia i to jest takie trochę według mnie słabe. No ale dobra, cześć, Whisper. Come on, let's hunt beetles. I'll follow you into the woods. Okej, no to idziemy do woods. Idziemy zabić żuki w lesie. Dobrze, że jest dzień, kurde, bo bym tych żuków nie zauważył, w ogóle by się pochowały w krzakach. O! The beetle nest is just at the top of the... Wait. Did you hear that? It's coming from over there. Bandits. If only we could get across that stream. I know. Why don't you use your bow? Or some of that lightning the guildmaster taught you? I'll heal you if you get hurt. Wiecie, co jest śmieszne? Że mnie i Whisper perfidnie z daleka widać, ale bandyci mnie nie widzą, mimo tego, że jeden nawet patrzy w tą stronę. To jest ciekawe, ale okej. Będzie łuk. No. Trz. Trz. No. Trz. Okej, aż się zakręcił. Trz. Okej. Padł. To było łatwe. We did it. Did you see the look on their faces? Wait till the guildmaster hears about this. No, jednemu nawet strzała grotem zęby powybijała. To mieli taką minę jeden szczerbaty, no bo oczywiście, nie, że strzała im wybiła grotem zęby, no to nie dziwne, nie, że miał uśmiech szczerbaty. No ale udało się zaliczyć questa, który to quest był w sumie przypadkiem nam wyskoczył, tak? Taki nieoczekiwany quest, powiedziałbym. No ale zaliczyliśmy. Tam jeszcze w wodzie widzieliście takie bąbelki. Później, jak będziemy mieli wędkę, to tam można łowić. Nie wiem, czy wiedzieliście. I można ciekawe rzeczy wyłowić w niektórych miejscach. True story. No ale trzeba najpierw mieć wędkę, tak? A my tej wędki jeszcze nie posiadamy, także no nie ma siły, żeby coś tu ogarnąć. No dobra, Whisper. Co tam u ciebie, laska? Słuchaj, co tam u ciebie? Kurna, połaziłbym jeszcze po tym, bo wydaje mi się, że jeszcze jakiś tutaj ptacior na pewno siedzi. Kurna, niby mi zaznacza samo te ptasiory. Z tym, że jest taki problem, że ja nigdzie ich tu nie widzę. Gdyby one gdzieś tu jeszcze na widoku były, to bym je już zestrzelił. Tylko, że kurna, żadnego już nie ma. Mimo tego, że chodzę tutaj z łukiem, to żadnego mi tutaj nie zaznacza. Szkoda, no kasa by się przydała dodatkowa, ale skoro nie ma za bardzo jak jej tutaj zdobyć, to ja tutaj nic nie wymyślę. No dobra. Idziemy do Guildmaster w takim razie. I lecimy dalej, bo już chyba mogę zacząć trenować się już na bohatera, tak? Bo na razie jestem młodzikiem, który tak naprawdę, no, niewiele może. Jeśli chodzi o bohaterstwo, zaraz tutaj jest. Nie, wydawało mi się, że tam jest ten obsraniec mały. Ale nie. Dobra. Co to jest? Wow! Ładne! Ale nie, nic nie kupuję, stary, jestem za biedny. Pisaliście mi o tym, że... O, demon, to ty wcale nie jesteś bogaty, te twoje 96 monet to nie jest dużo. Cicho. Dla mnie to już jest bogactwo, to jest sukces. Cześć. No dobra, zaczniemy chyba lecieć do przodu, tak? Trzeba wyjść nareszcie z tej gildii i zacząć robić questy, a więc tab. Czy życzysz sobie zostawić za sobą lata młodzieńcze i rozpocząć swój końcowy trening? Da! The boy mastered the skills quickly, but there was always more to learn. For years the guild was his home, his school and his life. But as time passed, his thoughts returned always to the world outside. The life he had lost, the family that had been torn from him. At last, only the final day of tests remained. Success would mark the end of his training. He would receive the guild seal and be free to forge his own destiny. He would become a hero. Before you graduate, there is one final test you must complete. Enter the guild woods and go to the log at the top of the hill. The test will be revealed to you there. Good luck. Okej, czyli musimy iść teraz do lasu i zaliczyć ostatni test, tak? No dobrze, spoko. Lecimy w takim razie do lasu, zaliczamy questa. Będzie git. Lasy gildii. Co to za quest końcowy?
I suppose you're wondering how you pass the final test then. It's simple. You must defeat me, using all you've learned in your years of training. We'll begin with your sword. Hit me, if you can. A, tą katanką to ja potrafię uderzyć, stary. Nie bój się. Ale dostał w pierdziel. Dobra, następny. Dawaj, chodź tu, chodź tu. Okej. Very good. Now. Strzelić z łuku, tak? Tylko musimy strzelić, nie musimy go jakoś uszkodzić mocno. A więc trzeba spamić tylko lewym przyciskiem myszy. O! Excellent! And finally, cast lightning at me. O, cisnę w ciebie błyskawicą, stary, spoko. Dobra, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chodź, chodź, chodź. Hello? Stary, ale podejdź może trochę do mnie. Ja wiem, że muszę być w pewnym oddaleniu od ciebie, ale wiesz, bez przesady, bo w jakiś sposób muszę cię trafić. Dobra, chodź tu. Bierz błyskawicę w ryj. That's enough. Yes. Quite impressive for a novice. You will find real battles rather more fatal than this. But you have passed your final test and you're ready to receive your guild seal from the guild master. Cieszę się niezmiernie. Dobrze, możemy teraz chyba zacząć być bohaterem, tak? Mogę już przestać być takim adeptem, a teraz będę już bohaterzył, także jest super. Będą pierwsze questy bohatera. Ale teraz to się zacznie dopiero jazda. Znaczy, to się dopiero teraz zacznie gra, o tak powiem. Well, this is the day, lad. I remember the first night you came to us. And look at you now. Maze's faith in you was well placed. Now come along. The graduation ceremony will take place in the Chamber of Fate, the oldest part of the guild. Let the apprentices approach. For many years now, you have worked hard to earn yourselves the title of hero. Today, that apprenticeship ends and you go out into the world to do great deeds. Deeds that will bring you the gratitude of thousands, or strike fear into their hearts. These are dark times. The shadows of Albion are stirring, and strange winds are blowing. Your choices, whether they lead you down the path of good or evil, will change the face of the world. Now, take your guild seals and venture forth. It's time for you to leave us, lad. But you're still very much part of the guild. On the map table, you will find details of any quests the people of Albion wish heroes to perform. And you'll need to return often to focus all your experience into new skills. Only by doing this regularly will you advance as a hero. Step into the light and I'll show you how to do this. Okej, czyli to jest tak jakby, jakby wam to wytłumaczyć. To jest miejsce, w którym możemy się ulepszać po prostu, jakieś umiejętności itp. itd. Wow. Okej. Wygadałeś się, stary, dziękuję ci bardzo. Budowa. Dobra, nie gadaj, stary, ja naprawdę, ja wytłumaczę sam, okej? Siła, tak? Używanie cięższej broni, tutaj jest zdrowie. Okej, tutaj jest odporność. Twoje naturalne uzbrojenie, więc... Okej, czyli tutaj będę mógł więcej obrażeń na siebie przyjąć, to jest zdrowie. Czyli po prostu tu będę odporniejszy, a tu jest po prostu więcej zdrowia, tu jest budowa ciała, czyli siła. Dzięki której będę mógł nosić po prostu lepszą broń, tak? Tutaj jest prędkość, precyzja, przebiegłość. You can use your experience from range combat to improve your speed, accuracy or guile. Dobra, dobra, spokojnie. Tutaj wola, zaklęcie ataku, otoczenia, magiczna moc. You can use your experience from magic combat to learn new spells
and improve those you already possess. Okej, tutaj mam jakąś manę, to ja na razie chyba będę się szkolił w sile. Zobaczymy później, jak to pójdzie, ale na razie właśnie wbiję sobie siłę, żeby było okej. Czyli tutaj mamy koszt doświadczenia 500, 400, kuźwa, dużo. Może na razie zdrowie ulepszę. Kup. Okej. Ogólne, jeszcze mamy 300 doświadczenia. Ogólne 369, tak? Odporność 300, tutaj mam odporność, mogę sobie kupić w sumie, tutaj nie mogę. Nie mogę, załamał mi się głos. Naturalna zbroja, da? A tutaj co my mamy jeszcze? Umiejętność, prędkość. Zwiększyć tempo strzału w przypadku... Aha. Broń dystansowa. Tutaj przebiegłość się przyda. Okej. Okay. 145 mi zostało jeszcze ogólnych. To tutaj raczej nic nie kupię. Siła. 145. Mogę za to coś w ogóle kupić? Cokolwiek? And your guild seal will allow me to communicate with you at all times. You will also notice it flashing when you have enough experience to spend. I have given you a basic pack of supplies. It'll be enough for a while. Now there's a whole world for you to explore. Ale ja jeszcze nie rozdałem wszystkich umiejętności, fucking hell. Udało ci się ukończyć twoje szkolenie, zostałeś mianowany bohaterem. Fiolka zmartwychwstania, lampa, eliksir zdrowia, woli, szarlotka, o Jezu, kochany, ognie z dupy, fajerwerki. Super, idealnie. Użyj stołu z mapami, tab, w celu podjęcia misji, dobra, dobra. Jeszcze muszę sobie rozdać, bo mi zostały punkty dodatkowe. 145 mianowicie. Na przykład tutaj mogę coś kupić. Kuźwa wątpię. Tutaj też nie ma za bardzo. Zaklęcia cielesne, nic. Czyli chyba nic sobie nie kupię, tak? Za tą ilość doświadczenia, jaką mam. No cóż. Więc jak na razie zostajemy przy takim stanie. Ile mam czasu? Dobra, jeszcze jest ok. Mistrz Gildii. Mam z tą, mogę z tobą pogadać, czy jak? Aha, dobra, ok. Tab. Mamy teraz coś takiego jak plaga os, czyli zakończ plagę os na terenie pikniku. Nagroda pieniężna 500, nagroda w postaci sławy 200, maksymalna liczba przechwałek 0. Plaga os, przyjmij misję. Teraz tak. Aby dotrzeć do miejsca twojej misji, kieruj się oznaczonymi na mapie wyjściami. W twoim ekwipunku znajdują się dalsze szczegóły dotyczące misji, których się podjąłeś. Pamiętaj, że naciskając F9 w każdej chwili możesz sprawdzić swoje bieżące cele. Dobra. Dobra, spoko, stary, dzięki. Ale tym się zajmiemy w następnym odcinku, bo mi się już jak zwykle kończy czas. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.